W tym odcinku chcę się odnieść do tematu, który w ostatnim czasie rozpala nasze ewangelikalne dyskusje. Mianowicie, czy protestanci i katolicy idą do tego samego nieba? Czy wybieramy się do tego samego nieba? I zdaję sobie sprawę, że temat jest gorący i emocje też sięgają zenitu. Podają różne zdania, że to już ostateczne zwiedzenie, że po prostu znak końca czasów, że wspólna religia, światowy rząd, różne tematy. I w tym odcinku będę chciał powiedzieć po pierwsze krótko, co nas zbawia, jedynie. O tym, że chrześcijanie zawsze się między sobą różnią. O tym, jaki sposób jesteśmy kontynuatorami tradycji wielkich reformatorów, na których w tym sporze też się powołujemy. Co z tymi, którzy cierpieli prześladowania z powodu właśnie konfliktu między protestantami a katolikami, co z ich ofiarą. Będę chciał też chwilę powiedzieć o naszych liderach ewangelikalnych, prezbiterach naczelnych i biskupach, którzy w tym dialogu ekumenicznym biorą udział. I wreszcie będę chciał powiedzieć, po co konwertowałem z katolicyzmu na ewangelikalne chrześcijaństwo, na biblijne chrześcijaństwo, bo 24 lata temu, kiedy ja konwertowałem, tak się właśnie mówiło o ewangelikalizmie jako o biblijnym chrześcijaństwie. Więc o tym będzie ten dzisiejszy odcinek. Specjalny, bo temat jest specjalny. Pierwsze i najważniejsze, bez czego dalej nie pójdziemy, z czym musimy się zgodzić, to przekonanie, co nas zbawia. I tradycja ewangelikalna w ślad za ojcami reformacji mówi, zbawia nas Jezus jedynie. Marcin Luther definiuje wiarę w prosty sposób. Wiara to jest zbawcze zaufanie w Boże miłosierdzie. Więc wierzę, ufam i jestem przekonany, że każdy człowiek, który ma zbawcze zaufanie w Boże miłosierdzie, czyli całą swoją ufność pokłada w tym wyznaniu wiary, jestem grzesznikiem, ale miłosierny Bóg okazał mi łaskę i w Chrystusie Jezusie przebaczył mi moje grzechy, Jego ofiara ma moc oczyścić mnie od moich grzechów, ten człowiek jest najlepszym kandydatem na niebo. To nas zbawia, to przekonanie, że tylko Jezus może oczyścić mnie z moich grzechów. I już w czasach apostoła Pawła byli ludzie, którzy do tego wyznania zbawia mnie Jezus, dodawali coś jeszcze. Czyli nie byli wyznawcami zasady tylko Jezus. Kojarzymy to z reformacyjną zasadą solus Christus. Jedynie Jezus nas zbawia. Zauważcie, adresaci listu do Galacjan byli bardzo podobni do nas. Nie modlili się na różańcu, nie mieli skomplikowanej liturgii, nie modlili się przy obrazach, no można powiedzieć, wypisz, wymaluj ewangelikalni chrześcijanie XXI wieku. Ale mimo to zaistniało w ich teologii coś, co Paweł bardzo krótko i ostro skwitował, wypadliście z łaski. Co to było? Oni do wiary w Jezusa dodali coś jeszcze. W ich przypadku to było wiara w obrzezanie. Czyli oni uprawiali teologię Jezus plus obrzezanie. I za każdym razem, gdy zaczynamy uprawiać teologię Jezus plus, czyli do wiary w Jezusa, dodajemy coś jeszcze, co mnie zbawia, coś jeszcze, co jest konieczne, nie wiem, Jezus, to mogą być nawet dobre rzeczy. Obrzezanie, no, z mojej perspektywy złe, ale w tamtych czasach oni sobie to chwalili, trudno w to uwierzyć. Jezus plus chodzenie w niedzielę do kościoła mnie zbawia. Jezus plus bycie dobrym ojcem. Jezus plus spełnianie dobrych uczynków. Obojętnie co, jeżeli do Jezusa dodam coś jeszcze, Paweł kwituje to krótko. Wypadliście z łaski. I to jest esencja ewangelikalnego chrześcijaństwa. Wierzymy, że zbawia nas Jezus. Jezus jedynie. I nie ma znaczenia, co dodaje. I tak samo można popełnić błąd i powiedzieć, zbawia mnie Jezus i wstawiennictwo świętych. Jezus i poprawność doktrynalna. Jezus i przynależenie do kościoła zielonoświątkowego czy baptystycznego czterech pokoleń. Znam ludzi, którzy mam wrażenie, że w ten sposób właśnie myślą. Więc cokolwiek dodasz, że zbawia ciebie Jezus plus coś jeszcze, przestajesz w tym sensie hołdować tej ewangelikalnej zasadzie, zbawia mnie Jezus jedynie. I jeżeli tu jesteśmy zgodni, zbawia mnie Jezus jedynie, możemy pójść dalej w naszych rozważaniach. Nie, no, tak mi się być chce. Nawet dzieci mnie tak wydają, że czują go w porę. Druga
Druga rzecz, o której musimy koniecznie pamiętać, to to, że chrześcijanie między sobą od zawsze się różnią. A z perspektywy 2000 lat możemy powiedzieć, że chrześcijanie poróżnili się o wszystko, o co da się poróżnić. W czasach apostoła Pawła różnili się o to, kto był ich duchowym ojcem. Jedni określali się jako Apollosowi, drudzy jako Pawłowi, trzeci jako Piotrowi. Chrześcijanie o wszystko, o co się da, potrafią się poróżnić. My w naszych czasach potrafimy się różnić o muzykę, o długość nabożeństwa, ale potrafimy też toczyć poważne spory doktrynalne. I w samym protestantyzmie są co najmniej 3 sposoby rozumienia Wieczerzy Pańskiej. Prosty sakrament, ale niektórzy traktują go po luterańsku, wierząc w konsubstancjację, niektórzy po kalwińsku, wyznając duchową obecność Pana Jezusa w wieczerzy, niektórzy po cwingliańsku traktują sakrament stricte symbolicznie, nawet nie jako sakrament, tylko jako takie symboliczne ustanowienie i wspominanie śmierci Pana Jezusa. I nasz operator poprosił, żebym szybko wyjaśnił te 3 trudne słowa, wyjaśniając, o co w nich chodzi. Konsubstancjacja, czyli przekonanie, że chleb, który spożywamy w czasie wieczerzy, jest jednocześnie prawdziwym chlebem i ciałem Pana Jezusa. Duchowa obecność Pana Jezusa reprezentowana przez kalwinizm to założenie, że w wieczerzy Pan Jezus jest obecny, ale nie fizycznie w chlebie, natomiast duchowo i cwingliańskie podejście do wieczerzy zakłada, że to są tylko symbole pewnej rzeczywistości, na którą wskazują, natomiast nie sprowadzają duchowej obecności czy fizycznej obecności Pana Jezusa na ziemię w jakiś szczególny, wyjątkowy sposób. I teraz chodzi tylko o nasze podejście do tych różnic. Czy znowu zaczynamy traktować te różnice jako wykluczające nas z grona zbawionych, czy potrafimy się kochać, szanować i okazywać posłuszeństwo przykazaniu, to jest przykazanie Pana Jezusa, żebyśmy się kochali mimo tych różnic, ze względu na to, że uczniowie Jezusa po prostu mają się kochać. Więc różnice będą zawsze między nami najrozmaitsze. Ważne jest to, w jaki sposób je traktujemy. Na ten temat, który jest tematem tego odcinka, możemy mieć różne opinie, ale jest problem, kiedy zaczynamy z tego powodu wysyłać hejt, oskarżać się o zwiedzenie, wyganiać się jedni drugich z nieba, bo to oznacza, że do tej doktryny Jezus plus dodaliśmy coś jeszcze. Musisz wierzyć w Jezusa i uważać tak jak ja, żeby być zbawiony. I kto wypadł z łaski? No i teraz w tej dyskusji pojawia się pytanie, kiedy już powiedzieliśmy sobie, zbawia mnie tylko Jezus, i druga rzecz, zawsze się między sobą różnimy, jaka jest dawka tych różnic, które sprawiają, że ktoś jest moim bratem albo traktuje go jak brata, a ktoś jest moim wrogiem albo traktuje go jak wroga. Dla mnie każda osoba, która w swoim sercu ma to zbawcze przekonanie w Boże miłosierdzie, czyli ufa, że źródłem przebaczenia grzechów w jej życiu jest Chrystus Pan jedynie, jest mi bratem. Dzieli tę samą wiarę, którą ja mam. Tylko Jezus. To jest moja wiara. Solus Christus. I chcę ją po prostu świętować i dzielić z każdym, niezależnie od tego, jaka jest jego przynależność konfesyjna. Czy spotykam ludzi w kościele katolickim, którzy opierają całe swoje przekonanie i wiarę w tym, że Jezus Chrystus, miłosierny Pan, przebaczył im grzechy z krzyża? Oczywiście, że tak. Czy ja oprócz tej wiary dołączam do mojego życia praktyki pobożnościowe? Oczywiście, że tak. Dołączam post, dołączam modlitwę, dołączam studiowanie Bożego Słowa. Żadna z tych rzeczy mnie nie zbawia, ale wiele z tych rzeczy pomaga mi być dobrym chrześcijaninem. Moi przyjaciele katolicy dołączają inne dyscypliny duchowe. Ja do nich nie mam przekonania, do swojej pobożności, ale znam takich, którzy dołączając te dyscypliny duchowe traktują je jako pomoc i wsparcie, a nie coś, co ich zbawia. Zawsze będziemy się różnić w ocenie skuteczności czy nawet poprawności doktrynalnej niektórych z naszych duchowych praktyk. To się zawsze wydarza. I teraz chciałbym zwrócić się do tych wszystkich z Was, którzy myślicie, że, nie wiem, generując ten hejt czy oskarżając nas o wielkie zwiedzenie, myślicie, że jesteście w pozycji takich stróżów myśli reformatorów. Jeśli jesteś ewangelikalnym chrześcijaninem, to chcę powiedzieć, nie jesteś stróżem tradycji reformatorów. Nie stawiaj się tak, bo to tylko odsłania twoją niewiedzę. Wszyscy my, którzy wierzymy, że bardziej biblijny jest chrzest dorosłych niż dzieci, przez reformatorów zostaliśmy posłani do piekła. Księgi symboliczne czasów reformacji mówią wprost, że potępiają anabaptystów i tych, którzy wierzą, że chrzest dzieci jest nieważny. Więc ja czuję się spadkobiercą reformatorów, ale nie traktuję siebie jako literalnie obrońcą ich tradycji, bo zasadę, którą
wraz z moim ewangelikalnym chrześcijaństwem przyjąłem do swojego życia i swojej formacji intelektualnej, to jest zasada Ecclesia Semper Reformanda Est, czyli Kościół wciąż się reformuje i wciąż się zmienia. I ten Kościół po 500 latach jest zupełnie inny niż był w czasach reformatorów. Wierzę, że się ubiblijnia, że odkrywa tradycję apostolską, że wracając do chrztu dorosłych w taki masowy sposób i tak powszechnie go zwiastując, czynimy nasze życie bardziej biblijnym, ale to jest moje przekonanie. Więc nie mów w tej dyskusji o dialogu protestancko-katolickim, nie mów ojcowie reformatorzy przewracają się w grobie, bo oni przewracają się w grobie również patrząc na to, jak chrzcisz dorosłych. Więc nie prezentujmy się jako obrońcy reformacji. Drugi argument, który się często pojawia, to jest znowu takie myślenie, no tak, ale tyle ludzi przed nami się wycierpiało, byli wyganani z domów, wyklinani z rodzin, dlatego że konwertowali z katolicyzmu na protestantyzm, musieli się swoje wycierpieć, a dzisiaj zdaje się, że wysyłamy im komunikat, okej, to cierpienie, ten ból, te zranienia w rodzinie, te konflikty były niepotrzebne, no bo ramię w ramię się ściskamy, wspólnie organizujemy wydarzenia ewangelizacyjne. Chcę powiedzieć, gdyby taki mental towarzyszył chrześcijanom w XVII wieku, to nigdy by się nie skończyła wojna 30-letnia. Pomyślcie sobie, 30 lat wyrzynają się, zabijają i nagle mówią, okej, jest czas pokoju. I albo ten pokój można świętować, albo można powiedzieć, nie, no tyle ofiar, tyle setek tysięcy ludzi zginęło w walce o swoje wartości, o odpusty, o sakramenty, o czytanie Biblii. Nie, tej wojny nie można przerwać, ona musi trwać, aż jedna strona wykrwawi się na amen. To jest tego typu mentalność i tego typu myślenie. Tak, wielu z nas się wycierpiało, ale żyjemy w innych czasach, robimy krok. I z jednej i z drugiej strony robimy krok w stronę stawania się coraz bardziej biblijnymi chrześcijanami, coraz bardziej posłusznymi Bożemu Słowu i coraz bardziej odkrywamy to, w jaki sposób Bóg nas prowadzi. Różnymi drogami, ale w oparciu o to samo objawienie, czytanie tych samych świętych ksiąg Nowego Testamentu. I to jest nawet nie fair dzisiaj walczyć z chrześcijanami wyznania katolickiego, używając obrazów z okresu reformacji. Nam, protestantom, łatwiej jest przyznać, że nasze rozumienie Kościoła się zmieniło, że nasze rozumienie Ewangelii w wielu sprawach się zmieniło, dlatego że zasadą taką konstytutywną protestantyzmu jest Kościół wciąż się reformuje. Kościołowi katolickiemu rzeczywiście w dokumentach doktrynalnych nie znajdziemy czegoś takiego, żeby powiedział, jesteśmy innym Kościołem, zmieniliśmy się przez te 500 lat. Ale praktyka jest, każdy widzi gołym okiem. To jest zupełnie nieuczciwe dzisiejszym wyznawcom Kościoła katolickiego przypisywać najgorsze czarne cechy z okresu reformacji i konfliktu, który zawsze antagonizuje. To od nas zależy, czy będziemy wykorzystywać konflikt do tego, żeby napuszczać na siebie uczniów Jezusa, czy rzeczywiście poddać siebie krytycznej refleksji, czy Jezus w naszym życiu zbliża nas do siebie nawzajem, choć odrobinę. I to, co powiedziałem na początku, jest dla mnie najważniejsze. Co mnie zbawia, co mnie czyni uczniem Jezusa? Zbawcze zaufanie w Boże miłosierdzie zamanifestowane na krzyżu Jezusa. Jeżeli są ludzie w różnych chrześcijańskich kościołach, którzy mają to zbawcze zaufanie w Boże miłosierdzie okazane na krzyżu, to oni są uczniami Jezusa. Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Jana modli się o to, żeby uczniowie byli jedno i żeby się kochali. Żeby się kochali nawzajem, żeby ich miłość była rozpoznawalnym znakiem dla świata wokół. Nieraz mam wrażenie, że niektórzy z ewangelikalnych chrześcijan mówią tak, Kościół nie zbawia, ale wybrane kościoły mogą dyskwalifikować w drodze do zbawienia. To jest po prostu głupi pogląd. Jeżeli Kościół nie zbawia, to też Kościół nie dyskwalifikuje. Wszystko się dzieje między mną a moim Jezusem. I teraz Jezus się modli, żeby ci uczniowie się nawzajem nie pozabijali. W niebie, jeżeli mamy usiąść przy jednym stole, to tu na ziemi naprawdę każdy sposób, w który okazujemy sobie szacunek, miłość, wsparcie, jest tym, co jest wypełnieniem modlitwy Jezusa. I nienawidzę, naprawdę szczerze nienawidzę tego przedefiniowania słowa miłość, które pojawia się w takich dyskusjach. W dyskusjach o obchodzeniu się z ludźmi, którzy cierpią z powodu swojego grzechu, w dyskusjach, którzy mają inne poglądy. Przedefiniujemy miłość w taki sposób, że mówimy, miłość polega na mówieniu przykrych słów, bolesnych słów, konfrontowaniu. Jeżeli w ten sposób masz kochać, to ja nie chcę być przez ciebie kochany. Miłość znaczy miłość. Kochać znaczy okazywać szacunek, dbać, wspierać, pomagać, kibicować. Tylko tyle. Jeśli jesteśmy z sobą uczciwi, to też przyznamy, że wielu z nas zbawieni byliśmy, nawiązaliśmy zbawczą relację z Jezusem jeszcze przed zmianą Kościoła. Więc
byliśmy zbawionymi katolikami, więc naprawdę, no nie wiem, szukam ciągle argumentu, żeby pokazać, absurd jest myśleć o Kościele, do którego przynależność dyskwalifikuje. To jest po prostu niedopuszczalne sekciarskie myślenie, za które jest mi głęboko wstyd, jeśli nasze środowisko je generuje. I teraz wyobraźmy sobie niebo, w którym wszyscy chrześcijanie z różnych tradycji, z różnych wyznań, ci, którzy ich łączy zbawcze zaufanie w Boże Miłosierdzie, spotykają się razem przy stole braterstwa, serdeczności i wzajemnej miłości. A teraz codziennie wieczorem modlimy się Ojcze Nasz i w tej modlitwie padają słowa: bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli tak jak w niebie wszyscy chrześcijanie siadają przy jednym stole, uczestniczą w jednym uwielbieniu, które ma trwać całą wieczność, modlimy się o to, żeby na ziemi to, co się dzieje na ziemi, było odzwierciedleniem tego, co Bóg w niebie czyni, gdzie Jego wola jest niezatrzymana, nieskrępowana, nieskażona przez nasz grzech, nieskażona przez nasze błędy doktrynalne, nieskażona przez nasze uprzedzenia i różne rzeczy, które doprowadziły do takiego, a nie innego obrazu chrześcijaństwa, jaki dzisiaj widzimy. I chcę tu bardzo, bardzo podziękować tym wszystkim, którzy zbierają największy hejt. To są nasi ewangelikalni liderzy, biskupi, prezbiterzy, naczelni ewangelikalnych kościołów, którzy ilekroć pojawiają się na różnych uroczystościach w towarzystwie duchownych innych niż ewangelikalni, duchownych innych niż protestanccy, od razu wysypuje się na nich w sieci fala hejtu, oskarżeń o jakieś zwiedzenie. Dziękuję Wam za to. Nie wymieniam z imienia, nie wymieniam z nazwiska, dlatego że to tylko jeszcze pomnoży hejt i niechęć, jaką i tak już zbieracie, ale dziękuję za to, że nie jesteście zakładnikami tej niechęci, ale wasza obecność w takich miejscach, w takich wspólnych modlitwach chrześcijan różnych wyznań dla mnie jest świadectwem zabiegania o to i prawdziwości i szczerości w naszej modlitwie. Ojcze, niech Twoja wola, tak jak jest w niebie, tak będzie na ziemi. Także bardzo Wam dziękuję za Waszą odwagę. I na samym końcu chcę powiedzieć, dlaczego konwertowałem. Dlaczego przeszedłem na ewangelikalne chrześcijaństwo, w moim przypadku 24 lata temu, więc to już szmat czasu. Bo najczęściej w takich rozmowach na końcu się pojawia pytanie: no tak, ale to wtedy po co mam zmieniać Kościół, jeśli wszystko jest takie ładne i ułożone? I myślę sobie, jeżeli zadajesz sobie całkiem serio to pytanie, to dlaczego mam zmieniać Kościół? Odpowiedź brzmi: to nie powinieneś zmieniać. Bo ja nie konwertowałem na antykatolicyzm. Nie ma takiego wyznania. Mnie pociągnęła ta reformacyjna zasada sola scriptura, tylko pismo. Zachwyciłem się obrazem chrześcijaństwa, które stara się być coraz bardziej biblijne, coraz bardziej posłuszne Bożemu Słowu, właśnie w taki sposób, w jaki są ewangelikalni chrześcijanie, baptyści, zielonoświątkowcy, Chrystusowi, chrześcijanie różnych wyznań w tej rodzinie. I to był mój wybór. Dlaczego wierzę, że to ma sens? Bo wierzę, że im bardziej moje życie czynię podporządkowane Biblii, tym bardziej jest ono szczęśliwe, tym bardziej jest ono błogosławione, tym bardziej jest ono skuteczne. I to był mój wybór. Tę drogę postrzegam po prostu jako bardziej biblijną, z czystego egoizmu. Nie mam przekonania, że każda praktyka modlitewna w innych tradycjach konfesyjnych ma sens i działa, jest biblijna. Za mało się modlę. Ale skoro mam i tak mało czasu na modlitwę, to nie chcę jej marnować na modlitwy, o których jestem przekonany, że nie działają. To był mój wybór. Natomiast tych, którzy spędzają czas na takiej modlitwie, nie oceniam, nie potępiam, nie bronię im drogi do nieba, dlatego że wierzę, że zbawia tylko Jezus. Jeśli mają zbawcze przekonanie, że Jezus jedynie jest źródłem ich zbawienia, rozpoznaję w nich braci, tak samo zafascynowanych Jezusem jak ja. Natomiast moja droga jest drogą ewangelikalnego chrześcijaństwa. Uważam, że ta zasada ma sens. W każdym pokoleniu na nowo tłumaczyć, odkrywać Biblię i w każdym pokoleniu na nowo konfrontować się z tą Biblią, niezależnie od tego, jak skonfrontowali się ojcowie, usiąść przed czystym tekstem i na nowo zadać sobie pytanie, gdzie jest tam moje życie. Dlatego wybrałem ewangelikalne chrześcijaństwo. To czyni moje życie bardziej błogosławionym. Im bardziej jestem posłuszny Biblii, tym moje życie jest bardziej błogosławione. I wszyscy mamy niepełne poznanie, wszyscy popełniamy błędy, ale moja tożsamość, po pierwsze jako Bożego dziecka, które złożyło całe swoje zaufanie w Bożym miłosierdziu zamanifestowanym na krzyżu Jezusa. I po drugie, moja tożsamość jako ewangelikalnego chrześcijanina, człowieka, który naprawdę uważa, że ta zasada sola scriptura ma sens. Moja tożsamość jest na tyle silna, że kiedy spotykam ludzi, którzy myślą inaczej i może nie podzielają głównych założeń dogmatycznych
które dla mnie są ważne, ale potrafię rozpoznać w nich chrześcijan i nie czuję się zagrożony ich obecnością. I chciałbym, żebyśmy o tym w ten sposób myśleli. Chcę was zachęcić, tych z was, którzy może w tym całym takim sporze, dyskusji czujecie się zagubieni i zadajecie sobie pytania, jak to może być. Jeśli twoja droga, ta biblijna droga, którą wybrałeś, czujesz się na niej bezpiecznie i dobrze, nie musisz atakować innych, to nie wzmacnia twojego poczucia bezpieczeństwa. Nie musisz krytykować, nie musisz wyrzucać z siebie tego hejtu. Przeciwnie. Jeżeli jestem dość pokorny, żeby zobaczyć, że moje poznanie nie jest doskonałe, nie jest pełne, to jestem na tyle pokorny, żeby zobaczyć, że tak jak w moim życiu działa Bóg, tak również działa w potężny sposób w życiu innych chrześcijan, których poznanie również nie jest pełne, których droga również nie jest doskonała. I moja służba, moje chrześcijaństwo nie polega na wytykaniu im ich błędów, ale na dzieleniu tej samej pasji, byciu dla siebie, jedni dla drugich zachętą w tym, żeby tego Jezusa kochać bardziej i każdego dnia stawać się do Niego bardziej podobnym. Na tym polega naśladowanie Jezusa, na stawaniu się do Niego podobnym coraz bardziej i bardziej, tak długo jak nam na tej ziemi przyjdzie żyć. Jeżeli wierzycie, że ewangelikalne chrześcijaństwo może być entuzjastyczne, radosne i nie polegać na ciągłym hejtowaniu ludzi, którzy myślą inaczej, dajcie o tym znać w lajkach, w subskrybowaniu, w powieleniu tego, co starałem się tutaj powiedzieć.